jest zwykły, klasyczny kapsel od piwa. To jest zwykła, klasyczna, jednozłotowa moneta, którą każdy z was doskonale zna. A oto ogromna plaża w Gdańsku i Sopocie, na której pod piaskiem, poza kapslami i monetami, kryje się pewnie mnóstwo innych metalowych rzeczy. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku razem z Natalią sprawdzimy, kto z nas ma większe szczęście i no kto z nas w wyznaczonym czasie znajdzie więcej metalowych skarbów. Jest tylko mały problem, Natalia. Nie mamy wykrywacza metali. Dokładnie, nie mamy ani wykrywacza metali, ani też sitka, które pomoże nam, słuchajcie, oddzielać piasek od metalowych rzeczy, bo no bez niego byłoby dość trudno. Ale spokojnie, na szczęście w Trójmieście dostępny jest od ręki zarówno wykrywacz metali, jak i właśnie to metalowe sitko. Ale zanim po to wszystko pojedziemy i zanim zaczniemy przeczesywać te oto plaże w poszukiwaniu różnych drobiazgów, które pogubili ludzie. I co ważne, tylko drobiazgów, bo poszukiwanie na przykład zabytków przy użyciu wykrywaczy metali, no w naszym wypadku jest po prostu nielegalne. To strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujmy dobić tutaj 25 tysięcy lajków, bo jeśli wam się uda, to nagramy kolejny, trochę bardziej zaawansowany film z wykrywaczem metali. A poza tym wielkimi krokami zbliżamy się do 1 600 000 subów, więc no jeśli jesteście nowi, to zróbcie to samo, co widzicie w tej chwili na palcu, tylko że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, jesteśmy już w samochodzie i generalnie tak oto wygląda trasa, którą musimy teraz zrobić. Nie zajmie nam ona półtorej godziny. Ale dobra, nie ma co, Natalia, musimy jechać, bo jest godzina 12:46. Jak dalej pójdzie Natalia, to my do zmroku nie zaczniemy szukać. Dobra, słuchajcie, pierwszy przystanek za nami. Jak widzicie, mamy kupione to metalowe sito. Patrz na to, jakie to jest wielkie. Właśnie jestem w szoku, jakie to jest olbrzymie. Ale to dobrze, bo jak wiesz, gdzieś tam wykrywasz, to po prostu wrzucimy to w piasek. Piasek wypadnie i zostaje nam tylko ta metalowa rzecz, nie? Więc to będzie spoko. Musimy jeszcze kupić taki trzon jak do łopaty, żeby tutaj go wsadzić. A nie było tutaj? No nie było niestety, więc to trzeba dokupić. No i sam wykrywacz metali, nie? Którego jeszcze nie mamy. A i w ogóle teraz zganie zapłaciłem za tą łopatkę. Stówkę? 200. Czajcie mi sobie 200 zł. Jak na nasze amatorskie, że tak powiem, tutaj. Poszukiwania to dość sporo, bo wykrywacz jest niewiele droższy w sumie. Ale to zaraz zobaczcie, właśnie, jedziemy po wykrywacz i no trzeba trochę nadrabiać czas. No dobra, widzowie, dojeżdżamy, jesteśmy już praktycznie na samym końcu, dalej nic nie ma, więc o, tam jest chyba sklep, w którym mamy zarezerwowany ten wykrywacz metali i no zobaczymy, jak będzie wyglądał. Dobra, słuchajcie, mamy to, powiem wam, że wygląda na mały, w sensie mały karton. Ja też się zdziwiłam, że to jest takie malutkie. Tylko właśnie, Natalia, musimy ustalić, kto pierwszy szuka, bo mamy jeden wykrywacz, więc najpierw ja zrobimy tak, że... Chcesz pierwsza? No, mogę. A, tylko właśnie, Natalia, jaka plaża, bo każdy nas zbiera sobie sam plażę, jaką chce i... Ja bym chciała chyba pojechać do Sopotu. Ostatnio była majówka, wydaje mi się, że w Sopocie było najwięcej ludzi, więc tam będzie najwięcej skarbów. Myślisz? Tak, myślę. No dobra, to w takim razie ruszamy i widzimy się na miejscu. No dobra, dojechaliśmy na miejsce. Jeszcze co prawda nie jesteśmy na plaży, ale... O, tam za tymi ludźmi, którzy spacerują, jest już wejście, więc jesteśmy praktycznie pod. I zanim tam pójdziemy, to musimy, Natalia, złożyć nasz metal detektor. Advanced Metal Detector with Large LCD Display. Kurde, Karol, wygląda to skomplikowanie. Podołasz? Proszę cię, nie wiem po co czytam tą instrukcję, tak tylko żeby się upewnić, że wszystko będzie dobrze, ale damy radę, Natalia, nie takie rzeczy się składało. No dobra, po jakichś 4 minutach urządzenie złożone, nie było to zbyt trudne i no wygląda tak. No Natalia, jak wrażenia, jak się trzyma wykrywacz metali? No, ciężkie to jest. Jak ciężkie? Na dłuższą metę wydaje mi się, że jak będziemy tak chodzili, to będzie ręka bolała. To ulepszyliśmy też, o proszę bardzo, nasze sito, bo dokupiliśmy do niego taki drewniany trzonek, no dzięki któremu będziemy, wiecie, mogli łatwiej kopać w piasku, potem robić tylko tak i sprawdzać, czy znaleźliśmy jakiś metal. No słuchajcie, jesteśmy już na plaży, Natalia już, jak widzicie, gotowa, mamy już przygotowany wykrywacz, chyba wszystko jest dobrze ustawione, tylko właśnie Natalia, musimy sprawdzić, czy to w ogóle działa, nie? W takim razie uwaga, odpalamy go, dobra, pojawiło się 00, teraz tak, Natalia, gdzieś położę tam kabel. Kabel, jaki kabel? Kapsel. Zakopmy go gdzieś może tutaj, powiedzmy. Cyk. O! Jest. O, dobra, jest sygnał, czyli działa, Natalia. Pokazuje się coś na wyświetlaczu. Jest też sygnał dźwiękowy, nie wiem, czy było słychać. O. No i teraz tak, widzowie, załóżmy, że tutaj coś znajdujemy. Ja wtedy biorę moją, uwaga, moje sito, które wypadło z trzonka. Uwaga, robię cyk, teraz robimy cyk, wysypujemy piasek. Aha, i chyba nie trafiłem, bo nic tutaj nie ma. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, czekajcie, uwaga, jeszcze raz. O, jest sygnał, dobra. Teraz wysypujemy piasek. O, i jest, widzowie. Proszę bardzo, jak widzicie, mamy kapsel, który sami schowaliśmy, ale działa, wszystko jest okej. Teraz taki kapsel albo cokolwiek innego metalowego, co znajdziemy w piasku, będziemy wyjmowali i wrzucali, o, proszę bardzo, do tej oto takiej torebeczki, którą każdy z nas będzie przy sobie miał. I osoba, która znajdzie więcej tego typu rzeczy, po prostu wygrywa ten odcinek. Ale Natalia, ważne jest to, że liczy się dzisiaj tylko waga, nie? Czyli nie patrzymy na wartość, patrzymy na łączną wagę, więc zbieramy wszystko, co po prostu coś waży, kapsle, nie kapsle, monety, wszystko zbieramy i osoba, która po właśnie jakim czasie, po półtorej godziny
godziny? No, myślę, że będzie okej. Okay. Osoba, która po półtorej godziny będzie miała, no, cięższe znalezione rzeczy, po prostu wygrywa, okej? Okej. No, widzowie, w takim razie uwaga, półtorej godziny czas, start. Dobra, widzowie, Natalia zaczyna, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, po jakim czasie znajdzie pierwszą jakąkolwiek zdobyć. Natalia, jak myślisz, kiedy znajdziesz pierwszą rzecz? Coś było, ale nie wiem, czy to twój but, czy... Jak mój but? No, mój but nie jest metalowy, to niemożliwe. To łopaty wyłapuję. A, no właśnie, no za blisko, no dobra, to idź pierwszy, ja będę szedł za tobą. Tak, gdzieś tutaj było 64. U, to mocny sygnał. Dobra, coś tu jest. Mów mi, kiedy mam sprawdzać, nie? O, dobra, dobra, tutaj. Kopiemy. Okej, uwaga. Ty, coś jest chyba. Natalia, jest coś, uwaga, co to jest? Jakiś mega stary kapsel. No ale dobra, zawsze coś. Co to we plaży dzisiaj. No właśnie, i Natalia, gratuluję pierwszej zdobyczy. Super wartościowa. Czy się wydaje, że będą same kapsle po majówce? Dobra, zobaczymy. Znalezienie pierwszej rzeczy zajęło, jak widzicie, no coś około 5 minut, więc jak tak dalej pójdzie, to no, Natalia zbyt wiele nie znajdzie. Powiem drogą, nie wiem, czy Natalia szuka w dobrym miejscu, bo no tutaj ludzie raczej rzadko kiedy przychodzą, nie? Wydaje mi się, że zdecydowanie więcej potencjalnych skarbów byłoby tam, gdzieś w okolicach Mola w Sopocie. Ale dobra, niech sobie szuka. Dla mnie w sumie to lepiej, jak będzie, wiecie, mnie znajdowała, bo wtedy będę miał większą szansę, że wygra. Nie wiem, czy Natalia usłyszała, czy nie, ale idzie teraz w dobrą stronę. Zobaczymy, czy tam coś znajdzie. No póki co jeden kapsel szału nie ma, powiedziałbym. Tak szczerze nie wiem, czy potrzebnie kupowaliśmy ten trzonek do naszego sitka, bo no szczerze mówiąc, przez to jest to dużo cięższe. I kurde, no ciężej mi z tym chodzi. Dobra, ale idę gonię Natalię, bo jeszcze daleko. Coś słychać, czekajcie. Tu kopiemy, dobra, czekaj, uwaga. Kolejny kapsel! Uwaga, tak jest, kolejny kapsel, tym razem chyba świeższy. Coś czuję, że z majówki, bo jeszcze w ogóle nie zniszczony. Ale Karol, jak tak dalej pójdzie, to my znajdziemy z jakieś 7 kapsli. Idziemy teraz tam, gdzie więcej ludzi, może tam będzie więcej rzeczy. Ale powiem ci, że ręka boli. Dobra, uwaga, widzowie, sprawdzamy, czy coś tutaj jest. Ty, Natalia, to jest od szampana chyba ta ten zawleczka, metal, nie? No. Ten metal, ale zawsze coś. Czy moje wszystkie dzisiejsze skarby będą związane z alkoholem? No, jak tak dalej pójdzie, Natalia, to chyba tak. Ale już masz kolejną rzecz, nie? Źle. Coś innego, no właśnie, nie, to chyba łopata, czekaj. Ty, widzowie, kolejna rzecz, centralnie obok, gdzie to było? 89 pokazywało. O kurde. Tutaj, kopiemy. 95! O! Dobra, widzowie, uwaga, sprawdzamy, co tutaj będzie. Coś, kurde, dużego. O, 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 jest Natalia, widziałem. Jest moja zdobycz. Somerek. Kolejny kapsel. O, 69, dobra, szukamy. Oj, nic nie ma, Natalia, musisz pokazać jeszcze raz, coś źle pokazało. O, dobra, gdzieś tu bardziej. Dobra, to powinno być gdzieś chyba tu. Uwaga, jest, kolejna zdobycz. No tak jest, kolejny kapsel, tym razem tyskie. O, dobra, kolejna jakaś rzecz ukryta, okej, gdzie? Gdzieś tutaj, dobra. Kolejny kapsel. A nie, tym razem nakrętka jakaś taka, nie? Chyba. No chyba od jakiegoś taniego wina. No chyba tak. No dobra, postanowiłam zmienić miejscówkę, przyszliśmy bliżej mola i wydaje mi się, że tutaj jest większa szansa na skarby. No, na kapsle chyba. Nie, no fakt, widzowie, że często tutaj ludzie sobie, wiecie, przychodzą na plażę. Kapsel, ale punkcik będzie, tak? No tak, no każda waga to, wiesz, jest większa szansa na wygraną, ale Natalia minęło już ponad 20 minut, więc radzę się streszczać, jest coś? Dobra, idę. A ja robię tak, widzowie, że zostawię już nasze sitko i wracam po nie, jak tutaj coś znajdzie. Dobra, uwaga, widzowie, obstawiajmy, co to będzie, czy jakiś hajsik, czy kolejny kapsel. O, dobra, coś jest, Natalia? Zaskoczył free. Ale znowu mamy kapsel. Kopiemy, Karol, mam kolejną rzecz. Kolejna rzecz, gdzie? O, coś jest chyba. Aj, kto już by się spodziewał. Mamy kolejny sygnał, tym razem 93. 93, centralnie obok. O, dobra, jego już widzę tutaj, cyk, z brzegu, Natalia. Hard Magic, czy coś jeszcze? Nie, tylko ten kapsel. Czy mi ręka boli? Jak ręka boli? To jest ciężkie, zobaczysz, jak będziesz chodzić. No to ale na siłownię trzeba. Wczoraj byłam, mam zakwasy, więc to dlatego pewnie. Kurde, ale powiem wam, że przyjemny odcineczek, bo wiecie, robimy coś nowego, nie? Próbujemy nowej rzeczy, pewnie jak ogląda to jakiś profesjonalista, który, wiecie, tak, no profesjonalnie zajmuje się poszukiwaniem różnych rzeczy przy pomocy właśnie tego wykrywacza metali, to się z nas śmieje. Ale słuchajcie, jak dla nas amatorów, o, to jest całkiem fajny fan, więc Natalia, co ty coś tam masz? Dobra, idziemy zobaczyć, bo coś pika. Gdzie? Uwaga, tutaj, dobra. O, jest, dobra. Mam kolejnego gagatka. Uwaga, tutaj jest mocny sygnał. Dobra, Natalia, poza jakimiś tutaj drzewami, krzakami, innymi rzeczami jest jakieś sreberko chyba, nie? No... Piszczało, więc bierzemy. To jest zawsze taka chwila niepewności. Co tam będzie? Czy kapsel, czy jednak coś innego? Dwa na raz. Dwa kapsle. Złoty strzał! Ktoś ewidentnie siedział sobie na tej ławeczce i... Bałaganił tutaj, bo wszystkie kapsle swoje tutaj... No właśnie, my tak sprzątamy, widzowie, po tych syfiarzach, chyba że niecelowo, no ale nie sądzę. O, dobra, słuchajcie, odkopałem kapsel, jest. Co to? Coś innego też, kurde no. Coś świeżego. Karol, kolejny znaleziony, uwaga, też świeżutki. I to taki na wierzchu jakiś. No. 50 minut i czy mi się wydaje, czy znowu coś pika? Tak, znowu coś pika. Ja pierdzielę. 50 minut mi zostało?
Jaki jeszcze? No wolno leci czas. Uwaga, co tym razem? Sprawdźmy. O tak, kolejny kapselek. No ale proszę bardzo, jak na tacy podane. Generalnie na tym wykrywaczu da się ustawić, żeby on eliminował, wiecie, jakieś tam rodzaje metali, ale z racji tego, że u nas w dzisiejszym odcinku liczy się waga, to zbieramy wszystko, no łącznie z kapsami. Okej, i uwaga, tutaj jest jakaś kolejna rzecz, zobaczmy co tym razem. Nic, a dobra, gdzieś jeszcze niżej. No i kolejny kapselek, jest. Znowu pika, więc Karol kop. Gdzie? Gdzieś tutaj. Dobra, uwaga, cyk, sprawdźmy. Pipczy. Ty, ale tutaj też mam, tu jest, zobacz, kapselek kolejny. Sprawdzamy, oj, coś jest. No, kolejny nie, gagatek, no. Mamy coś innego niż kapsel kolejny. Kurde, widzę, zacząłem się bać, że mamy coś w ogóle źle ten, źle ustawione. Więc teraz sprawdź, czy tutaj wyczuję tą monetę. O, ona jest tutaj. Wyczuję, dobra, wyczuwa. Czyli po prostu ja mam pecha, ale zobaczymy jak pójdzie tobie, bo ty zawsze masz większe szczęście w zdrapkach, więc może w szukaniu tych... No zobaczymy właśnie. O, Natalia, jest coś nowego, tego jeszcze nie mamy. Zawleczka, nie. Od puszki, od browara. Ty, no trochę tego tam już jest, powiem ci, gdyby to nie były kapsle, a na przykład monety, to no i byłoby fajnie. No słuchajcie, tak chodzimy z Natalią, szukamy tych skarbów i no póki co praktycznie same kapsle. Co? Masz coś? Dobra, idziemy zobaczyć, może tym razem. Jak widzicie, Natalii zostało do końca 13 minut i powiem wam, że jestem w szoku, że poza kapslami i tymi, wiecie, zawleczkami od szampana, no nic nie udało nam się znaleźć, chociaż tam coś słyszę, pika coś? Kurde, no to znowu pewnie będzie kapsel. No oczywiście, Natalia, proszę bardzo, kolejny kapselek. Jak widzisz ten kapsel, to się załamuje. Natalia, ale nie trać wiary, no nie od razu, wiesz, skarb znaleziono. 10 minut. No to nic, ale wiesz, może... Ostatnie 10 minut będzie takie decydujące i uda nam się znaleźć coś bardzo wartościowego? Myślę, że nie, myślę, że dopiero moja godzina, mam nadzieję, będzie decydująca, ale... Nie. Ja już... Przecież nawet kapsli nie uda ci się znaleźć. Ja już nadal wiem, że ja zmienię miejscówkę, ja nie będę tutaj na tej plaży szukał, tylko pojedziemy gdzie indziej. Generalnie są dwie opcje, przez które no być może znajdujemy tylko kapsle. Pierwsza jest taka, że ktoś tu już mógł być przed nami, jakiś inny poszukiwacz skarbów, na przykład wiecie, nie wiem, dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem czy coś i no przeczesał cały ten teren, a zostały tylko kapsle. Jest coś? Ale czekajcie, sprawdźmy ten kapsel. A czyżby kapsel? Ty, Natalia, jest coś innego, zobacz, tu masz taką, jak widzisz, metalową linkę poszarpaną. Skarło gałązka, nie poszarpana tak? A, linka. Dobra. Nie, no masakra to jest, Natalia, ale żeś wybrała miejscówkę, powiem ci, nie? No Karol, tutaj siedzi najwięcej osób, więc... No właśnie, więc wiadomo, że piją piwo i tylko kapsle wyrzucają. No, tak jak mówiłem, pierwszy powód może być taki, że po prostu ktoś tutaj był z wykrywaczem metali przed nami, a drugi taki, że miał ustawione na te kapsle, no. A drugi powód, że mamy same kapsle, może być taki, że Natalia po prostu ma pecha. Mamy coś? To czekaj do końca, bo znowu pewnie kapsel. Ja generalnie zawsze mam większego farta, czy to w zdrapkach, czy w jakichś innych loteriach, więc no mam nadzieję, że tym razem też mi się przyfarci, ale o tym przekonam się za chwilę. Aha, dobra, moje silko się rozwaliło, nieważne. Poszukiwacze skarbu. Tak, no tak, jesteśmy tak profesjonalni, że masakra. Ale dobra, może tutaj coś będzie. No jest, kolejna nakrętka. Natalia, minuta 30 do końca, ostatnie półtorej minuty. O, ja nie mogę zgiąć się ręki, o, wiesz jakie to jest ciężkie? Dobra, uwaga, ostatnia sekunda i koniec. Natalia, poszukiwacz skarbów, coś ciebie nie będzie, nie? Umówmy się. Nie, to poszukiwacz kapsli. Trochę jest tam tych nakrętek, trochę jest kapsli, ale powiem ci, że trzeba mieć szczęście, żeby mieć takiego pecha, serio, bo... Czyli, że trzeba mieć silne ręce. Ja mam teraz taki zakwar, że ja nie wiem, czy ja zrobię kamery w ogóle. No dobra, wróciliśmy już do samochodu, tutaj jest ja trochę cieplej. Ręki. Serio? No i tak moje ręka się nie mogę nie ruszyć. No ja już w pewnym momencie myślałem, że mamy może źle ustawiony to, ten wykrywacz metali, ale nie no, jak daliśmy, wiecie, złotówkę pod piasek, to wykryło bez problemu, więc no po prostu Natalia masz takiego pecha, albo... Jak zawsze. Albo zła miejscówka. Bo niby okej, okay, sopot, dużo ludzi, ale zobacz, wszyscy tutaj piją browary i poza kapsami, no tak naprawdę nic nie było, chociaż z drugiej strony... Myślisz, że znajdziesz jakąś lepszą miejscówkę, gdzie ludzie nie piją browarów i nie zostawiają kapsli po sobie? No właśnie, tam gdzie ludzie, tam też szansa, że wypadło im coś z kieszeni, jakaś moneta, nie? No teoretycznie tak, ale jak widziałeś, to były same kapsle. I pytanie na tyle, czy ty dasz, aby dzisiaj jeszcze mnie nagrać z tą ręką, w jakim ona jest stanie? Szczerze mówiąc, chyba wolałabym jutro, bo mnie ona tak boli, że ja nie mogę, jak ją zginam, to mnie tutaj wszystko tak boli. No w sumie jest 18, więc zaraz też pewnie będzie robiło się ciemno, więc dobra, zrobimy tak widzowie, że moje półtorej godziny gramy jutro, to nie ma większego znaczenia, bo jak widzicie, mimo tego, że to jest pierwszy dzień po majówce, to i tak nic się nie udało znaleźć, więc jak mam wygrać, to wygramy jutro, więc widzimy się rano. No dobra, witamy was kolejnego dnia, jak widzicie, jesteśmy już na plaży i gdybyście stawiali się, czemu jest tak pusto, to jak widzicie, dlatego, że jest 6:52 rano. Ja mam taki zakwas, normalnie jak podnoszę to mi się bicek chwali jakby. Dasz ale dzisiaj z kamerą? No chyba dam, ale...
jak dotykam, to jest masakra, nie? Wczoraj wieczorem myślałem sobie, gdzie mogę szukać dzisiaj skarbów i stwierdziłem, że w sumie przyjdziemy też w okolice mola, ale tym razem w Gdańsku. Ale dobra, widzowie, nie ma co gadać, tylko uwaga, odprawiamy półtorej godziny, mam czas do 8.24, no i zobaczymy, czy uda mi się pokonać Natalię. Dzisiaj ja, widzowie, mam i szpadel i to, więc zobaczymy, jak będzie szło. Może będzie trochę szybciej, na pewno będzie mi ciężej, ale no trudno, no już bym miał też zakwasy. Miał zakwasy na jednej i drugiej ręce. Zaczynamy, Natalia, tam. Centralnie przy wejściu, zobaczymy, że coś będzie. Okej, okay. Ale że już? Przecież dopiero przyszedłeś! Ty, mocny sygnał, 81, dobra, czekaj. Może to się zepsuło po prostu, Karol? Nie, no chyba nie, czekaj. No tu jest ewidentnie coś. Słyszysz, jak pika? No słyszę. A może tutaj coś pod ziemią idzie? Ty, może właśnie coś... Od mola, zobacz, bo tutaj jest taki ten i może jakieś rury tutaj idą. Ty, może, dobra, chodźmy dalej. Dobra, przeszliśmy całą tą ścieżkę i powiem wam, że no przy niej nic nie ma. Będziemy zaschodzili tutaj po plaży, tutaj na pewno dużo ludzi siedziało, więc zobaczymy, może jakieś monety, fajnie by było. No zobaczymy, cwaniaczka. Wczoraj się ze mnie naśmiewał cały dzień, że mam same kapsle, a u niego nawet kapsli nie ma. O, coś tam piszczy. Jakie to było to chyba? Coś od namiotu! Od namiotu, śledzik, no bez kitu, dobra. Ej, to jest duże i ciężkie. Bez kitu, pierwsze na widzowie, ale jaki w ogóle zardzewiały. Sporo muszą tutaj leżeć, więc chowamy. Czyli nikt tutaj nie szukał raczej, Karol. Ty, Natalia, chodźmy pod knajpę, może tam ludzie jakieś drobne pogubili, jak płacili czy coś. Idziemy zobaczyć. Dobra, Karol coś znalazł, uwaga. Nawet nie trzeba za bardzo szukać, bo widzę to już z brzegu. O, proszę bardzo. Znowu po szampanie. Znowu po szampanie, cyk. Tak to wygląda, dobra, chowaj, Natalia. Oho, znowu jakiś sygnał dźwiękowy był. Chyba ta knajpa to był dobry pomysł. Nie, same muszę, czekaj. Aha. Jest kapselek, myślałem, że same muszę, ale jest kapsel, dobra, więc bierzemy. Babeczka. Oj, Karol, powiem ci, że tak średnio ci idzie. Kurde, no wiem was. Nawet kapselka nie masz ani jednego. Bez kitu, ja nie mogę znaleźć kapsla. Ty, Natalia, mamy coś innego chyba. Uwaga. Wypadł, był gwóźdź, halo. Ej, ale też jakiś stary. No, dobra, ale bierzemy. Kolejna inna rzecz. No, ty masz mało kapsli, w sumie to zero, ale masz dużo innych rzeczy. No, to jest fajne, to może jakieś monety się uda tutaj. O, jest kolejna rzecz, znowu po szampanie. Ty, dwie rzeczy. Kapsel! Kapsel i po szampanie, naraz, elegancko. Dobra, już spokojnie, kup! Słyszysz to? Słyszę to. Coś tu jest, uwaga. Balantajsik chyba jakiś. Ty, bez kitu, Natalia, balantaj, zgadłem. Dobra, chowaj. Coś tu jest znowu, tylko że jest słaby sygnał, więc pewnie znowu kapselek, ale tak... Nie wierzę! Co jest? Kupka. Nie, no tak. Bez jaj! Tak, widzowie! Pokaż bardziej. Widać Zeta. Natalia! Co za facerz! Ja wiedziałam, że tak będzie. To aż sam wezmę, żebyś mi czasami... Ale ja nie wiem, czy to będzie cięższe niż czy moja góra kapsli. Nieważne, ja już jestem zwycięzcą, ale szukamy tutaj. Jak tutaj był Zet, to może ktoś jeszcze coś zgubił, czekaj. Ale nie, no co za facerz, po prostu masakra. Kurde, tak szukam widzowie w tej okolicy, bo jeśli komuś wypada złotówkę, to może i więcej, ale nic już nie czuć chyba. Nie, no nie ma więcej, dobra. Chyba Natalia, tylko ten Zet, ale dobre i to. Chodzimy tu wokół, bo tu jest dobrze. Jest! 10 groszy! 10 czy 20, czekajcie. 10. Proszę bardzo, i daję kolejna moneta. Patrzcie, jaki zadowolony stoi! Widzowie, nigdy się tak nie cieszyłem z 10 groszy, proszę bardzo, widać? Widać, widać. Dobra. Kowamy do sakiewki i lecimy dalej. Przy molo w Sopocie były same kapsle, a tutaj widać pieniądze. Bardzo mało kapsli, ja tutaj chodzę wokół, nie ma w ogóle kapsli, tutaj. O, czekajcie, tutaj coś wystaje. Jakiś sprzęt kolejny, dobra, bierzemy. Dobra. I jak tam zdobycze? Kurde, dobrze, chodzę tutaj wokół tego, bo tutaj ludzie, wiesz, może pogubili hajsu więcej, jak tam, ale... Tak, jak tędy szli, nie? No, ale mało ogólnie kapsli jest. Wydaje mi się, że ja na wagę Natalia mogę z tobą przegrać, jak tak dalej pójdzie. Też mi się tak wydaje. Tutaj, słuchajcie, jest jakiś mocny sygnał, zobaczmy. Mokry piach wziąłeś. Ale powiem ci, że bez tego sitka to ciężko by było. Kapselki, słychać, jeden? Jeden, kapitan Jack. Tutaj jest wykopany dół i to nie przez Karola. Wydaje mi się, że ktoś tutaj już był. Tam jest wykopany dół i to nie przez ciebie. Już był tutaj? Tak mi się wydaje. No, no co, złoty 10 znalazłem, więc nie wszystko zabrał. Już tylko 50 minut i 15 sekund do końca. Szybko to leci strasznie, ale dobra, szukamy dalej. Karol, też masz wrażenie, że ta plaża jest czystsza niż w Sopocie? Jest dużo mniej ludzi chyba tu chodzi, ale tutaj mam coś... Czekaj, Kapselek, już słyszę po głosie. Ale nie chciałabym nic mówić, ale chyba przegrywasz. Dobra, widzowie, zmieniliśmy miejscówkę. Karol jest na dole, ja jestem u góry, bo przyszliśmy na plac zabaw. Karol ma nadzieję, że znajdzie tutaj jakieś drobniaki. Ale Karol, jak się czujesz z tym, że połowa czasu ponad za tobą, a ty masz tam mało. Ja tak mało, już sobie tak nie dodawaj, ty też wcale nie miałeś jakoś... Ej, ja miałam chyba z 20 albo 30 kapsli. Zobaczymy na koniec odcinka, cwaniaczku. Patrzcie, jak tutaj szuka koło knajp, liczy na jakieś drobniaki znowu. Oho, coś zapiwczało. Coś tam jest, Karol? Aj, somerek. Aj, już myślałam, że jakieś drobniaki znowu będą. A, tu jest kapsel, dobra. Ej, ja też go nie widziałam. Ale czekaj, tu to się słyszę. Tutaj? O! To szybkie łoty. To jest guzik? To jest guzik, dobra. On się nie liczy chyba, nie? Nie wiem, no jak pika. Sprawdź, czy pika. Nie pika.
No to się nie liczy. Ale dobra. Wezmę, sprzątniemy go. Teraz znalazł kolejną rzecz i ja już widziałam, co to jest. Tak jest, kolejny. Kurde, ty w ogóle nie masz gwoździ, nie? Ja miałam same kapsle i zawleczki od szampana i korki, znaczy te nakrętki powinien. To pod tym względem moja miejscówka jest ciekawsza. Tak, no tutaj jest dużo innych rzeczy. No śledzia to bym się nie spodziewała tutaj do namiotu, nie? I kolejne zdobycze. I to dwa kapsle na wierzchu były, idealnie czekały na mnie. Karol, nie chciałbym cię martwić, ale do końca zostało już niecałe 26 minut. Co? 5 złotych? Nie. Ja pierdzielę. Natalia. Czekaj, musiałam odpaść tutaj nagrywanie, nie wierzę. No, na GoPro było nagrane. Nie wierzę. Nie wierzę. O, my mamy, nie wiem, kto to trzymał. Ja pierdzielę, dobra. I w ogóle brakuje słów. Jak zawsze ten farciarz ma większe szczęście. Teraz już stąd nie wyjdziemy, widzowie. Przeczesiemy tutaj cały ten teren, te 25 minut. Ja pierdzielę, ty, no ale 5 zł to już jest grubo. No tak, tam 10 groszy to jeszcze wiesz, ale 5 złotych? Nie, nie muszę kolejne. Czekaj. Nie muszę, ktoś tutaj pogubił dużo pieniędzy. Jest! Nie, kurde. Nie gadaj. 5 groszy. Ja pierdzę, komuś z kieszeni musiał tutaj wypaść. Wiesz co, bo jak ludzie siadają na tym, tutaj są takie siedziska, to im z kieszeni bokiem wypada. Czekaj, ja szukam tu jeszcze, bo tu jeszcze może coś będzie. No pod względem wartości to na pewno ze mną wygrałeś, ale pod względem wagi, kurde, nie wiem. Jest kolejny hajs. Nie wierzę. Widzowie, ja zaczęłam to nagrywać od śmiechu, ale ten farciarz znowu znalazł. Ile tym razem? 50 groszy, widzowie. Jest wszystko nagrane na GoPro. Widzieliście już to pewnie, ale... Nie, dalej mu pika. Nie wierzę. Aj, kapser, ale... Ale widzowie, jakbyście mieli co robić, mielibyście wykrywać metali, chcielibyście znaleźć jakiś hajs, to polecamy przy tych knajpach, nie? Dobra, widzowie, jak już pika, to ja odpalam nagrywanie, bo jak znowu będzie hajs, to nie wytrzymam. Patrz, jaki on jest już zajarany. Kapser. Dobra, i to. O, coś innego jest. Ale ciężkie. To jest taka nakrętka do śruby, nie? Jak się ten... Ale no. To waży? Dużo, nie? Oj, dobra. Nie wychodzimy stąd. Siedzę tutaj do końca. Szkoda tylko, że tak późno to odkryłem. Nie, jest! Razem! Co tym razem? Grosik, ja pierdzielę! Nie! Proszę bardzo, jaki ładny, z którego świeżutki! Roku? 2,21, no. Ale czekaj, bo coś się... Ale widać, że długo nie leżał. Co mi tu piszczy? Karol, ktoś pogubił normalnie z kieszeni, no. Tak. Dalej piszczy. Wiesz co, to może być gdzieś głęboko, bo to jakby raz piszczy i koniec, nie? To jest taki łowca. Tak, to jakaś zawleczka. Kolejny gwóźdź, tyk, kolejna krętka. Tu jakaś śrubka. O! 10 groszy kolejne. Widzowie, tam w oddali chodzi też pan z wykrywaczem, patrzcie. Ale Karol, ten pan robi to zdecydowanie szybciej niż ty. Ten pan jest prawdopodobnie profesjonalistą. My jesteśmy amatorami, którzy... Ale jestem w szoku, że serio ludzie chodzą. Ale ciekawe, czy pan ma 5 złotych znalezione, o. O, patrzcie, znalazł 5 złotych i go zaczy teraz. O, gwóźdź wielki, o tak. O, i kolejny gwóźdź. Cyk, dobrze widzowie, tyle gwoździ, że wygramy z Natalią. O, kapselek widzowie. Kolejny. Koniec czasu. Ajajaj. Kurde, szkoda, fajna zabawa, ale dobra, Natalia. A ja chciałam wykopać coś sitem. Słyszysz to? Poru tam nazbierałeś. Ja myślałam, że tak mało ci to pikało, ale tutaj ta miejscowa chyba okazała się strzałem w dziesiątkę. No, jest fajnie. Ale dobra, widzowie, nie ma co, zostawiamy to dla profesjonalistów, którzy są tam za mną. My bierzemy sprzęt i lecimy do domu zrobić podsumowanie. No dobra, jesteśmy już w domu, otrzepaliśmy wszystkie nasze zdobycze z piasku i tak oto prezentują się skarby Natalii. Ja szczerze myślałam, że jest ich więcej. Ty, no to jakoś tak powiem ci, słabo to wygląda. Nie dość, że nie ma tego zbyt wiele, to no mało ciekawe te rzeczy. Jakieś nakrętki. No powiem tak, dzisiaj rano jak zacząłem, myślałem, że z tobą przegram, ale ja patrząc na to, co tutaj mamy, widzowie, wydaje mi się, że moje rzeczy będą cięższe. No dobra, waga przygotowana, miska również, więc uwaga Natalia, przesypuj najpierw swoje. I mamy tutaj 87 gramów skarbu, powiedzmy. Nie żeby coś Natalia, ale wydaje mi się, że ja będę miał około 150, tak strzelałbym w ciemno, zobaczymy, tak, czy będzie. Będzie bolała. O, myślę, że może boleć, ale uwaga. Oj, chyba ciężej, co? Podnieś to, uwaga. Ja pierdzielę! 148, mówiłem, że będzie około 150. Bez sprawdzania, jak widzicie. No ma się tą wagę wokół. W takim razie nie dość, że moje rzeczy były cięższe, to były też więcej warte, nie? Ciekawsze były. I były ciekawsze, tak, bo ja miałem bardziej rozmaicowe rzeczy, więc widzowie, no wygrałem dzisiaj pod każdym względem odcinek. Jaki skromny. Dziękuję bardzo, chociaż nie myślałem, że przegram na początku, jak zacząłem szukać, ale ja tak fajnie się skończyło. W ogóle fajna zajawka, fajnie się z tym skończyło, nie? Jeżeli byście chcieli więcej filmów z wykrywaczem metali, to strzelajcie w górę. Mam fajny pomysł, widzowie, trochę bardziej, że tak
powiem, rozbudowany, ale to przekonacie się, jak go nagramy. Myślę, że jakoś w wakacje, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. I a, właśnie, może zauważyliście, że nie ma obrazów na ścianie. Jeśli chcecie wiedzieć, co się stało, to jutro na kanale Natalii będzie vlog. Warto, żebyście go zobaczyli, więc wbijajcie koniecznie na kanał Natalii. Strzelcie suba, bo dobijamy 150 tysięcy. Brakuje kilkaset, więc jakbyście mogli, to pomóżcie. A my póki co się żegnamy. Trzymajcie się i nara!